Hej kochani, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam podstawy programu Cisco Packet Tracer, czyli programu do symulacji, emulacji jakiegokolwiek ruchu sieciowego na urządzeniach, routerach, switchach marki Cisco. Jesteście ciekawi albo macie akurat to w szkole? To zapraszam! Ale zanim zaczniemy, pierwsze co nas przywita to oczywiście ekran logowania do Cisco Packet Tracer. I możliwości mamy dwie. Albo logujemy się z naszego profilu Cisco Networking Academy, który zapewne stworzycie na lekcji właśnie z waszym nauczycielem, jeżeli macie akurat to w szkole. A jeżeli jesteście po prostu ciekawi, jak to wszystko działa, to wtedy sobie tworzycie konto Cisco Skills for All właśnie. Ja oczywiście będę korzystać z konta Cisco Networking Academy, ponieważ ten kurs już mam za sobą. Pracujemy sobie dla odmiany logicznie. Oczywiście jest to wymagane. Jeżeli zapytać. A jeżeli byście spytali, a co jeżeli klikniemy X-a i po prostu nie chcemy się logować na żadne konto, wtedy program nas przywita login file Cisco Packet Tracer is shutting down i wyłączy się przerzucając nas z powrotem na pulpit. W moim wypadku będzie to Cisco Networking Academy. Ok, po zalogowaniu się mamy pełen dostęp do całego naszego programu. Będziemy pracować oczywiście w warstwie logicznej, warstwy fizycznej, to jeszcze nie ten level, jeżeli dopiero jesteście początkujący, to jeszcze sobie zaczeka, topologia, mapy, miasta i rozmieszczenia sieci. To nas nie będzie interesować, nas będzie interesować tylko i wyłącznie warstwa logiczna. I pierwsze czemu się przyjrzymy to będą elementy, które się znajdują na spodzie naszego programu. Czyli pierwsze od czego sobie zaczynamy to Network Devices, czyli nasze urządzenia sieciowe. Jak dobrze widzimy to są oznaczenia naszych routerów w taki sposób i mamy tutaj wiele routerów. Serii 800, serii 1240, serii 1841. Nas będzie interesować oczywiście PT Router oraz PT Empty. To mam na nasze takie dwa routery, które głównie prawdopodobnie będą was interesować na zajęciach. Drugą zakładkę mamy End Devices, czyli nasze urządzenia końcowe, czyli mówiąc w skrócie urządzenia, które są na końcu naszej sieci. Czyli mówiąc tak bardzo prosto, przewód sieciowy, który wychodzi z gniazdka przyłączeniowego w naszej instalacji, czy to w bloku, czy to w szkole, musi być do jakiegoś urządzenia podpięty, czy to do komputera, czy do serwera. Switcha, ze switcha na wszystkie stanowiska, na przykład na całą salę. To są dwie rzeczy, które będą nas interesować, urządzenia końcowe. No i mamy do wyboru komputer stacjonarny, laptop, a nawet serwer. Oczywiście mamy tych urządzeń znacznie więcej, jak na przykład podstawowy router bezprzewodowy, telewizor, tablet, phone. Z tych naszych raczej nie będziecie korzystać, raczej główne urządzenia, które nas będą interesować, to będą te trzy, czyli serwer, laptop oraz PC. To są urządzenia, które będą nas interesować. Zakładka to komponent. I tutaj mamy płytkę MCU, SBC, Fink. Tych trzech rzeczy w ogóle nie będziecie używać. Nie poczujcie się za bardzo przytłoczeni, ale głównie to co będziecie robić z zakresu Cisco Packet Tracer to będzie tylko i wyłącznie praca na tych dwóch elementach, czyli router PT, router PT Empty i opcjonalnie 1841. Możecie z nim mieć jeszcze do czynienia, a tak poza tym to z urządzeń końcowych to głównie PC oraz serwer, nic więcej. Możecie eksperymentować oczywiście z innymi, jak na przykład połączenie telefonu VoIP-owego pod to. To wszystko jest w zakresie symulacji, więc tutaj błędów mało można popełnić, a jak jakieś popełnicie, program was o tym powiadomi. Nie stworzycie żadnych szkód, jak na przykład wpinanie złej RJ-ki pod zły port i zrobienie później zwarcia, bo u mnie w szkole już takie rzeczy się działy na sprzęcie fizycznym. Dlatego lepiej tutaj się nauczyć, niż później popełniać błędy w rzeczywistości, tak? Bo błędy popełnione w warstwie logicznej, a błędy popełnione w warstwie fizycznej w świecie realnym już, no to będą cieli was nieźle po kosztach, jeżeli taki błąd gdzieś na przykład na firmie popełnić. I na przykład z waszej przyczyny jakiś porządny switch za kilka tysięcy ulegnie spaleniu lub któryś z jego portów. Już nic nie mówiąc o routerach. Dobra, kolejna zakładka, która nas interesuje, to możemy sobie pominąć komponenty. To mianowicie główne nasze tak naprawdę źródło zainteresowania to będą właśnie połączenia, czyli kable, przewody, którymi będziemy łączyć nasze urządzenia z innymi. Co wam zaraz wkrótce pokażę. Dzisiaj ma być wprowadzenie, więc pokazuję wam co jest i gdzie. Tutaj mamy mianowicie automatyczne łączenie, tego wam nie zalecam używać, jeżeli chcecie się czegoś więcej nauczyć co do jakiego portu, bo to jest robienie tak naprawdę roboty za nas. Następny jest kabel konsolowy, może nie do końca taki sam kolor ma w realu, którym już zresztą udało mi się
kilka routerów i switchy skonfigurować. To jest następnie Copper Stride True, czyli zwykły kabel miedziany do łączenia. Tutaj mamy Copper Crossover, kabel krosowany, RJ-kę krosowaną, RJ-ka zwykła, RJ-ka krosowana. Tutaj następnie mamy Fiber, światłowód, taka ciekawostka, bo możemy sobie rozbudowywać nasze komponenty, na przykład karty światłowodowe. Routerów kilka w szkole nawet mam takich. Na samie RJ11, czyli kabel telefoniczny zwykły miedziany. RJ11, czyli na te na zazwyczaj cztery przewody. Oraz koaksial, czyli kolejny to jest odmiana kabla typu fiber, ale tego raczej nie będziecie wykorzystywać. Kolejny to kabel serial DCE oraz serial DTE. Tu mamy z kolei Octal, co to było Octal, oraz EOT i Custom Cable, to nas nie interesuje. No i mamy na końcu USB-ka. To tak pokrótce. Główne kable, jakie nas interesują, to będzie kabel krosowany, zwykły miedziany, czyli zwykła RJ-ka, kabel telefoniczny w ogóle nie będziemy wykorzystywać i opcjonalnie konsolowy, ale wszystko będziemy robili logicznie. Z kabli jeszcze mamy przełącznik pomiędzy połączeniami. Okablowanie strukturalne jest dostępne tylko i wyłącznie w widoku fizycznym, którego zazwyczaj nie będziecie używać, bo wasza praca tak naprawdę skończy się na zabawie. W warstwie logicznej i po warstwie logicznej przesiadacie się na prawdziwe urządzenia marki Cisco. Dzisiejszy odcinek będzie wprowadzeniem takim. Tak naprawdę nie będziemy dzisiaj nic konfigurować, ani nie będę wam pokazywał, jak wygląda konfiguracja tych urządzeń. Mogę wam jedynie pokazać, jak to wygląda tak z góry. To będziemy robić w następnym odcinku. Zajmować się szczególnie konfiguracjami, ustawieniami, adresacją i tak dalej, bo ta wiedza z zakresu adresacji sieci również będzie nam tutaj potrzebna. To jest nasza stacjonarka. Tak pokrótce. Desktop wygląda bardzo prosto, tak jak dobrze widzicie. Akceptujemy i mamy terminal linuxowy do wyboru do koloru, jak ktoś woli. To mamy także i wiersz poleceń, nie ma tu najmniejszego problemu. Mamy także przeglądarkę internetową, to jest taki nasz wirtualny komputerek i mamy tutaj wiele rzeczy, które możemy tak naprawdę zrobić, ale głównie to, co nas będzie interesować na zajęciach, to będzie konfiguracja IP prawdopodobnie oraz wiersz poleceń, czyli pingowanie jednego komputera, pingowanie routera, patrzeć, czy się widzą i tak dalej. Ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Dzisiaj wam pokazuję tak w skrócie, jak to, kochani, działa. To jest właśnie nasza stacjonarka, tak wygląda. Oczywiście konfigurację mamy tutaj, to jest nasza karta sieciowa numer 1. Możemy sobie zrobić tutaj statyka. Mamy również IPv6, ale będziecie głównie na zajęciach prawdopodobnie używać czwórki. Teraz przyjrzyjmy się jakiemuś przykładowemu routerowi. 1841, z nim mam dobre wspomnienia na nim. Często pracowałem na informatyce. To jest nawet taki router, w który jest moja szkoła wyposażona. Tak on wygląda. A, właśnie. I co do poprzedniego komputera, nie pokazałem jednej rzeczy, przepraszam. Na widoku fizycznym możemy go włączyć oraz wyłączyć. Niestety CD-ROM-u nie możemy wyciągnąć, co by było dość ciekawe. Ale mamy na końcu jeszcze takie rzeczy jak gniazdo słuchawkowe, gniazdo mikrofonowe, pod które możemy podpiąć nasze elementy. Jak i zestaw słuchawkowy. Taka ciekawostka. I to możemy robić zarówno na włączonym, jak i na wyłączonym. Chociaż są pewne rzeczy, które musimy robić tylko i wyłącznie na wyłączonym i zaraz wam to pokażę, jak to jest z routerem. Jak dobrze widzicie, tak wygląda, kochani, nasz router. Tutaj mamy slot pierwszy pusty dla karty rozszerzeń i jak dobrze widzicie, nasz router w tym momencie jest uruchomiony. Musimy go wyłączyć i powiem wam, że właśnie na routerach 1841 prawdopodobnie na takim właśnie routerze z kartami rozszerzeń was serialowymi zdawałem egzamin. I na takim sprzęcie podobnym prawdopodobnie będziecie pracować, jeżeli już macie coś wspólnego z marką Cisco oraz z kierunkiem technik teleinformatyk. I tutaj, tak samo jak wam pokazywałem, jeżeli nasz router jest włączony, ostrzega nas program, że jest uruchomiony i nie możemy dodawać żadnych kart rozszerzeń. Musimy go wyłączyć i teraz, jak widzicie, każdy modem ładnie przechodzi. WC cover to jest zwykły coverek, żeby zakręcić sobie nasz router po prostu śrubkami, aby do naszego slotu nie dostawał się kurz lub inne zapylenie.
Oczywiście konfigu nie możemy wykonać, jeżeli nasze urządzenie jest wyłączone. To wszystko się dzieje w warstwie symulacyjnej, ale to wszystko musi być dość realistyczne, tak jakbyście to robili w rzeczywistości. Więc aby wejść w konfiga, musimy sobie nasz router najpierw uruchomić i dopiero wtedy mamy zakładkę config dostępną i powiadomienie, że nasz router dopiero się butuje. Bo jak wiecie lub nie wiecie, routery też potrzebują mieć troszeczkę czasu na wystartowanie. Czy wasze domowe i routery właśnie profesjonalne zamykane w szafach rack. Każdy z nich musi mieć czas na rozruch. Routerów, które są właśnie w szafach rack, używane w serwerowniach, jest to o tyle bardziej spektakularne, że taki router jeszcze ma w środku wentylatory zamontowane i przy starcie. Chodzi głośniej niż nie jeden laptop gamingowy. Jak widzicie, jeszcze on startuje, co możemy zresztą podejrzeć w celi, w naszym interfejsie, w którym głównie będziemy się posługiwać. Także dzisiaj wam jeszcze aż tak bardzo was nie chcę straszyć, jeżeli jesteście w tym nowi już to, co zobaczyliście, was przerosło trochę, chociaż mam nadzieję, że przyjemny jest dla was ten interfejs i sam fakt jest przyjemny, że najpierw możecie coś zasymulować i program wam powie, co jest nie tak, niż od razu przechodzić do rzeczy, a później... No, a później wymiany kart rozszerzeń, popalone interfejsy Fast Ethernet, Gigabit Ethernet w szkole, na takich routerach właśnie, do wymiany cała karta rozszerzeń, do wymiany port konsolowy, bo ktoś sobie podpiął dla iPod Fast Ethernet, no... Ogólnie różne pomysły były, niewiele się naprawiało, wymiana multiplexerów, kart rozszerzeń, lutowanie, tak, to jest codzienność w technikum. I pamiętajcie, kochani, tutaj o tych trzech przyciskach, które sterują naszym środowiskiem. Mianowicie, jeżeli utkniecie gdzieś w jakimś miejscu i myślicie, że jakiś router się wciąż uruchamia, przykładowo go odpalamy teraz, wchodzimy sobie w CLI i jak dobrze widzimy, stoi na Self Decompressing the Image. Upewnijcie się, czy aby na pewno macie puszczonego playa. A jeżeli chcecie, żeby wasze okienko z konfiguracją routera było na wierzchu, klikacie tutaj sobie to. Jak dobrze widzicie, po kliknięciu playa czas nagle ruszył i tutaj już router pyta, czy chcemy naszą inicjalną konfigurację zainicjować. Oczywiście domyślnie wpisujecie no i lecimy z konfiguracją, co pokażę wam w kolejnym odcinku. To tak w skrócie. Mam nadzieję, że dzisiejsze takie wprowadzenie do tego, co będziemy robić, wam się podobało. Jeżeli macie już jakieś doświadczenie na przykład fizycznie, czy też logicznie z urządzeniami Cisco, możecie się chętnie dzielić w komentarzach. No i jeszcze wam nie pokazałem jednej zakładki, czyli urządzenia bezprzewodowe, ale na tym tak naprawdę w ogóle nie pracowałem i w tej kategorii, w jakiej ja zdawałem egzamin, w ogóle nie miałem urządzenia bezprzewodowego, czyli nie miałem konfiguracji access pointa. Tego akurat było najmniej. Najwięcej było pracy właśnie z routerami, switchami. Switche są tutaj swoją drogą poukrywane. Nie pokazałem wam tego na początku. I to są główne urządzenia, z którymi właśnie pracujemy. Oczywiście mamy jeszcze huby, także wiele innych urządzeń. Ale mam nadzieję, że takie wprowadzenie wam starczy. Jeżeli już zapisaliśmy sobie przykładowo to, co mamy tutaj, a może wam jeszcze łączenie urządzeń na koniec pokażę. Czyli przykładowo bierzemy sobie kabel krosowniczy i jak dobrze widzicie, możemy wybrać pod co podłączyć. Oczywiście pod Fast Ethernet. Kiedy jakbyśmy robili to automatycznym łączeniem, kompletnie nic nie robimy, tylko klikamy sobie na urządzeniach. Podłącza się automatycznie kabel, którego mamy użyć. A musimy najpierw wiedzieć, jaki kabel użyć. Czy krosowniczy, czy zwykły. Jak podłączymy zwykły, dlaczego nie przechodzi, a na krosowniczym ping przechodzi, jest łączność. To też trzeba ogarnąć. Dobra. To tak w skrócie wprowadzenie. Na koniec naszą pracę oczywiście możemy sobie zapisać, więc klikamy File, Save As. I tutaj w dokumentach sobie tworzymy na przykład folder cpkt. O ile już takiego nie utworzyłem,
Nie, CPKT, czyli Cisco Packet Tracer. Praca 1 w tym wypadku na przykład sobie napiszemy i rozszerzenie naszego pliku, naszego save'a do Cisco Packet Tracer to jest właśnie rozszerzenie .pkt. Zapisz. Please saving i mamy naszą pracę zapisaną, którą będziemy rozwijać w następnym odcinku. Dzisiaj tylko wprowadzenie do tego środowiska symulacyjnego, którym będziemy się w najbliższym czasie poruszać. Tak to mniej więcej, kochani, wyglądało i tak to będzie wyglądać. Mamy wiele innych urządzeń, które z czasem może będziemy poruszać na kanale. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać ta seria, którą będziemy tutaj robić. Mam nadzieję, że wspólnie zdziałamy tutaj coś ciekawego i czegoś Was nauczę. Dobra, kochani. Tymczasem widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy robić statika oraz konfigurować nasz router. Pokażę Wam komendy celi do naszych routerów i myślę, że będzie ciekawie. Chociaż dla niektórych może wydawać się to nudne, ale ma to swój urok. Dobra, kochani. Tymczasem do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się.